a w tle leci telewizor z treściami, które nie są dla dzieci. Jak to się ma do wpływu na dziecko? Powiem mocno, że w ten sposób krzywdzimy dziecko. To w jaki sposób z tym ekranem oswajać i jakie treści dobierać do odpowiedniego wieku? Sytuacje, w których dzieci mają trudność z zasypianiem, bo są po prostu przestymulowane, bo są zmęczone. Jakie to objawy? Rozdrażnienie, problemy z koncentracją uwagi, napady, złości, agresji. To rolą dorosłych jest mądre zadbanie o korzystanie ze zdobyczy cywilizacji. Wszyscy byśmy chcieli, żeby było zawsze dobrze, ale bywa różnie i mamy coraz więcej sytuacji, w których nasze wnuczęta, dzieci naszych dzieci zaczynają mieć pewne odstępstwa od norm rozwojowych. Te odstępstwa od norm rozwojowych nazywają się między innymi autyzmem i o tym dzisiaj porozmawiamy z Mariolą Pietroń Ratyńską, dzień dobry. Dzień dobry. Która od 20 lat zajmuje się tematyką autyzmu, jest psycholożką, jest psychoterapeutką również, bo pojęcie autyzmu pewnie nie jest wam obce, ale my dzisiaj dotkniemy pojęcia, które powstało niedawno, czyli tematu autyzmu wirtualnego, zwanego autyzmem cyfrowym. Bądź też autyzmem wtórnym. Bądź też autyzmem wtórnym. Zacznijmy od tego, Mariolu, co to jest autyzm? Bo może warto go lepiej zrozumieć, zanim przystąpimy do jego aberracji. Autyzm generalnie jest zamknięciem we własnym świecie, trudnościami w komunikacji, w odczytywaniu emocji drugiego człowieka, w rozumieniu języka. Często towarzyszy też niepełnosprawność intelektualna, szczególnie jeżeli to zamknięcie, takie zblokowanie jest nasilone. Autyzm, jak jest sklasyfikowany, tak powiedziałabym, po medycznemu? Jak można by to zdefiniować? Po medycznemu mówimy o tak zwanej triadzie autystycznej, czyli muszą wystąpić trzy główne czynniki, czyli trudności komunikacyjne, czy to w rozumieniu właśnie mowy werbalnej, czy też komunikacji pozawerbalnej, sztywne wzorce zachowań, zainteresowań oraz trudności z odczytywaniem emocji. I to nazywa się spektrum autyzmu, tak? Spektrum, czyli pewien zakres. Tak jest. To trochę można było sobie wyobrazić w sposób następujący, że mamy jakby dwa punkty, pomiędzy tymi punktami jest suwak i w zależności od nasilenia cech możemy mówić o właśnie głębokości zaburzeń autystycznych, głębokości spektrum. Dlatego o tym się mówi spektrum, dokładnie, czyli zakres, tak? Tak jest. A zadam ci pytanie, bo jeszcze niedawno mówiło się, czasami to jeszcze występuje w różnych opracowaniach, o tak zwanym zespole Aspergera. Słyszałam, że zespół Aspergera już w nauce jest nieważny. Zespół Aspergera mieści się w tak zwanym spektrum i faktycznie wcześniej, kiedy używaliśmy poprzednich systemów diagnostycznych, czy też DSM-4, czy też ICD-10, on wyróżniał właśnie w spektrum różnego typu postaci autyzmu. Czyli w tym był m.in. zespół Aspergera, zespół Retta, różnego typu tak zwany autyzm, chociażby klasyczny autyzm atypowy. W tej chwili już tak nie wyróżniamy, raczej mówimy o spektrum. Chociaż w wypadku zespołu Aspergera ważne jest, żeby wskazać, że to jest spektrum, ale pod postacią zespołu Aspergera. Dobrze, ale mnie zainteresowało, zresztą ty mi podesłałaś ten artykuł, coś, co mną wstrząsnęło, bo wiesz co, nie chcę cię dzisiaj pytać o to, skąd się bierze tak dużo przypadków autyzmu u dzieci, bo tych koncepcji jest pewnie bardzo wiele i mogłybyśmy tylko na ten temat rozmawiać, ale jakby to spektrum autyzmu jest diagnozowane przez psychologów, rodziny o tym i psychiatrów, rodziny o tym wiedzą. I jest to jakby objęte w pewnym sensie jakąś opieką i pomocą. Ale ty przysłałeś mi materiał, w którym wystąpiło słowo autyzm wirtualny zwany cyfrowym. I nie ma tej dolegliwości, czy tych, jakby tego zespołu objawów w klasyfikacjach, ale skąd to się wzięło i czym jest? Dlaczego w ogóle powiązano świat
cyfrowy z autyzmem, Mariola? Generalnie od lat mówiło się o tym, że właśnie nadużywanie, czy to telewizji, czy też różnego typu innych ekranów, ekranów telefonów, jest zagrażające. Tablety, komputery, telewizor. Tak jest. Natomiast kilka lat temu Mariusz Zamfir, to jest rumuński psycholog kliniczny, zauważył u swoich pacjentów, kilkuletnich dzieciaków, przebywających na oddziale, że dzieci były w wieku około 3-4 lat, że kiedy korzystały przez 4-5 godzin dziennie właśnie z tabletów, z telefonów, wystąpiły charakterystyczne objawy, które przypominają autyzm. Stąd to słowo. Tak jest. Czyli nie jest to autyzm nabyty, tylko użyte jest słowo autyzm do zespołu żeby objawów, bo są podobne. Tak? Dokładnie, żeby pokazać tą charakterystyczną korelację. A były to? Jakie to objawy? Właśnie. Rozdrażnienie, problemy z koncentracją uwagi, napady złości, agresji, ale też zauważono opóźnienia w rozwoju takim psychoruchowym, intelektualnym dzieci. Czyli no trochę wypisz, wymaluj trochę objawy autystyczne. Mhm. Bo mówisz, trudno jest teraz wychować dziecko bez kontaktu z tym cyfrowym. To jest niemożliwe i nie róbmy też romantycznych wizji, cywilizacyjnie, prawda? Też jest niemożliwe. Powiedz mi, w jakim wieku, jaka ilość czasu i jakie treści mogą być oferowane dziecku bez ryzyka tych nabycia, tych, no powiedziałabym, zaburzeń? Szczerze mówiąc, szłabym w kierunku minimalizmu, szczególnie na etapie tych pierwszych lat życia. Niech to będzie 15 minut dziennie, 20. Od jakiego wieku w ogóle dawać dziecku ekran telefonu do ręki? Bo ja czasami widzę dzieci, które na oko mają około roku i jadą w wózeczku z oczami wlepionymi w ekran telefonu. Czy to jest okej? Okay? Czy jest jakiś wiek, do którego w ogóle nie powinniśmy... Nie powinny dostawać tego typu sprzętów, gadżetów. Mózg tak małego dziecka jest za delikatny na to, żeby być tak silnie stymulowanym przez ten obraz, dźwięki tak dalej. Więc raczej bym szła w kierunku dziecka 5-6-letniego i też naprawdę pod restrykcyjnością pewnego. Mariola, to jest w ogóle moim zdaniem kompletnie romantyczna wizja, jeżeli chodzi o to, co ja obserwuję w miejscach publicznych czy na wyjazdach. Patko, wiesz, w jaki sposób w tej chwili nazywa się podawanie dzieciom właśnie takim maleńkim, wiesz, ten komputer czy ekran telefonu, że jest to jakby smoczek XXI wieku. Tak, tylko że smoczek i sanie zostało przywrócone jako okej rozwojowe dla dziecka, bo jest to atawistyczna potrzeba ssania, dlatego że jesteśmy ssakami. I ten smoczek jest też już przywrócony do łask, ale telefon... Tu jest raczej, bym powiedziała, wstrząsająca metafora. Wstrząsająca metafora. Bo my, jako ludzie, rozwijamy się, aktywizujemy wtedy, kiedy widzimy twarz drugiego człowieka. Profesor Marek Kaczmarzyk, mistrzu, neurobiolog, neuroanatom, pokazuje, że my, żeby się nauczyć czytać emocje drugiej osoby, musimy mieć kontakt z twarzą drugiej osoby. My w ten sposób wytwarzamy... Z głosem, z twarzą, z dotykiem. Ale my, tak, dokładnie z realnością człowieka, a nie z tym sztucznym tworem, który jest, z całym szacunkiem, nawet jeżeli to jest nagrany film, to jest materiał, który nie jest wartościowy. My, nasz mózg, trenujemy w odczytywaniu emocji, w uczeniu się empatii, nazywania emocji właśnie poprzez twarz drugiej osoby. To jest nasze człowieczeństwo. Wiesz co, ja powiem, że jestem, ja obserwuję bacznie otoczenie w miejscach publicznych i widzę tak małe dzieci, które mają w rączkach telefon w tym miejscu publicznym, że po prostu przerażenie zaciska mi wprost gardło. Ja byłam kilka lat temu na wyjeździe zagranicznym i tam była rodzina z dzieckiem. To dziewczynka miała jeszcze rok, rok i dwa miesiące. Dopiero uczyła się chodzić. To dziecko przez cały pobyt nie rozstawało się z telefonem. Było bladozielone, bez żadnego kontaktu. Matka podczas oglądania przez dziecko czegoś tam na tym ekranie
bezwiednie pakowała mu jedzenie do buzi. Faszerowanie gęsi na frogło. Faszerowanie gęsi. Kochani, temat jest powszechny i mam prośbę do widzów. Napiszcie otwarcie i szczerze, czy tak się u was zdarza. Bardzo często mamy sytuację, gdzie jest u nas dziecko, wnucze, albo u naszych dzieci u rodziców, ale powiedzmy my, babcie, dziadkowie. I jest małe dziecko, a u nas nieustająco jest włączony telewizor. Co ty o tym powiesz? Dla mnie, szczerze mówiąc, to jest szkoda tego czasu, który możemy spędzić z dzieckiem w fajny sposób, atrakcyjny dla obu stron, zarówno dla dziecka, jak i dla babci, też dziadka. Ja bym proponowała może włączyć jakąś muzykę w tle. Proszę bardzo, niech będzie, tak, niech nam to umila, natomiast nie telewizor. Z dzieckiem pobawmy się, pobudujmy z klocków, porozmawiajmy, nawet... Ale ja ci powiem, że jest gorzej, że ci wejdę w słowo. My się bawimy w te klocki, my bawimy się w pociąg czy jakąkolwiek inną interakcję z dzieckiem, a w tle leci telewizor z treściami, które nie są dla dzieci. Co wtedy zrobić? Znaczy, jak to się ma do wpływu na dziecko? Tak naprawdę powiem mocno, że w ten sposób krzywdzimy dziecko. Dziecko podczas dnia ma masę różnych bodźców i ten bodziec telewizyjny, dźwiękowy, często silny, wcale jest mu niepotrzebny do tego. Często potem mamy sytuacje, w których dzieci mają trudność z zasypianiem, bo są po prostu przestymulowane, bo są zmęczone. My czasami po całym dniu pracy, różnych zajęć jesteśmy jakby w takim trudnym momencie. Właśnie mamy kłopot z tym, żeby się wyciszyć. Mózg człowieka dojrzewa do 25 roku życia. Na tym pierwszym etapie potrzebuje faktycznie uwagi, kontaktu z drugim człowiekiem. Z człowiekiem. Nie z ekranem. Absolutnie. Ja wiem też, że ja akurat mam w bliskim otoczeniu psychologa dziecięcego, z którym to psychologiem dziecięcym rozmawiałam przed naszą rozmową. I w tej chwili też tak trochę się daje prawo tym zmęczonym, przeciążonym matkom do tego ekranu u dziecka, czyli żeby też dwulatek już jednak coś tam sobie zobaczył. Dla chwili spokoju matki, bo też nie róbmy z matek ukrzyżowanych kobiet, bo to nie o to chodzi. A teraz chciałabym, żebyś powiedziała chwilę o tym, że jeżeli nawet tak jest, to w jaki sposób z tym ekranem oswajać i jakie treści dobierać do odpowiedniego wieku? Przede wszystkim warto jest najpierw jakby samemu obejrzeć treści, które będą prezentowane dziecku. Nie dawać tego ekranu telewizora, ekranu komputera, laptopa czy telefonu w takich dużych bitach. Czyli, nie wiem, 2, 3, 4 godziny, bo czasem tak się zdarza. Ja wiem. Niech to będzie te 5, 10 minut. Po prostu, żeby też mózg miał czas, żeby odpocząć po tej głębokiej, silnej stymulacji. Ja pamiętam, moje wnuczęta miały to bardzo dawkowane. Nie mogę powiedzieć, że jak miały 2 czy 3 lata, to nie oglądały, bo oglądały. Ale ja pamiętam, i to jest do dzisiaj, że moja córka niebywale dba o treści, jakie są dostarczane w tych filmikach. To, co jeszcze robiliśmy, to też jakby odnieść się, czy to było fajne, bo może było niefajne, że jest taki cykl filmików, na przykład Mysia. Bardzo prosta jedna postać, która robi proste rzeczy, ma bardzo banalne przygody. I myśmy robili w ten sposób, że oglądaliśmy razem z dziećmi tą Mysię, rozmawiając o tej Mysi, czyli o, a co tu Mysia robi? Idzie. Tak jest. Co ty na to? To jest genialny sposób. Przede wszystkim rozbudowujemy słownik dziecka, nazywamy to, co widzimy, budujemy też relacje, pokazujemy, że my widzimy to samo, tak? Albo w podobny sposób. Można przygotować całą celebrację do tego. Na przykład wybieramy jakiś filmik i wspólnie siadamy, przeżywamy. Potem, po obejrzeniu, bawimy się, wyłączamy telewizor i tak. Przypominamy sobie, co tam się robiła, no właśnie. Stymulujemy. Słuchajcie, to rolą dorosłych jest mądre zadbanie o korzystanie ze zdobyczy
cywilizacji. Nie dajmy się zwariować i nie udawajmy, że tego nie ma, ale też nie załatwiajmy wszystkich wychowawczych, rodzicielskich, relacyjnych spraw ekranem, ponieważ pojawiają się doniesienia o autyzmie cyfrowym. Tak jest, a przede wszystkim obserwujmy, jak dziecko reaguje, kiedy ten telefon mu odbierzemy. Co się dzieje? Strasznie reaguje. No to wiesz, musimy kiedyś się spotkać i zrobić temat pod tytułem jak odzwyczajać krok po kroku dziecko od tego, bo dzisiaj już nie mamy na to czasu. Ale przede wszystkim sami modelujmy, bo jeżeli sami jesteśmy przez 4-5 godzin w telefonie, to z całym szacunkiem to, co mówimy, tak? Jakby jest kłaków, funta kłaków warte. Tak jest. Janusz Korczak powiedział, że to nieważne, że twoje dziecko ciebie nie słucha, ważne, że cię obserwuje. Dokładnie tak. Także pamiętajmy o tym, że przykład idzie z góry. Kochane babcie, telewizor out, jak mamy u siebie dzieci, możemy oglądać razem bajki dostosowane do wieku dziecka i nie załatwiajmy tematu spędzania czasu telefonem. Dziękujemy bardzo, Mariolu. Dziękuję. Za przyjście dzisiaj.